Cześć, z tej strony Ruler, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Top 5. I pewnie co, zapytacie się, czemu nie było filmów, a odpowiedź jest po prostu prosta i jak zwykle taka sama, szkoła. No ale cóż, szkoła i też przez to, że byłem na IEM-ie 3 dni i przez to, że byłem na IEM-ie, po prostu ten weekend nie miałem czasu co robić, a ostatnie dni szkolne musiałem zdobyć dwie takie dosyć ważne oceny, więc po prostu nie miałem jak czasu, żeby ponagrywać, ranking, sporządzić i tak dalej. Ale jak widzicie, już jestem, nowy film jest. Filmu z IEM-a niestety nie będzie, ponieważ w tym roku nic nie nagrywałem, cholernie mi się nic nie chciało nagrywać. Ale cóż, przepraszam was bardzo za to. Bez błędnego gadania, dzisiejszym odcinkiem jest po prostu P250 i skiny do tej broni, więc zapraszam was bardzo serdecznie do miejsca piątego. A na miejscu piątym znajduje się pistolet P250 Supernova, tak. Jest to stan Minimal Wear i jej koszt to 30 centów, tak jak to macie napisane na dole. Według mnie jak za taką cenę jest to skin bardzo ładny, Supernova, dlatego że chyba mi się wydaje, że tam jest kosmos i Supernova, więc to bardzo, no, chyba wiemy dlaczego tak to się nazywa ten skin. No i co, krótko i na temat i przechodzimy do miejsca czwartego. Miejsce czwarte prezentuje się w ten sposób, jest to P250 Wingfoot czy też skrzydłowy. Skin kosztuje 60 centów w wersji Minimal Wear. Według mnie bardzo ładny. I co? Możecie powiedzieć, jak on się wam podoba. Jednakże no, za taką cenę jest to bardzo, bardzo ładny skin. Teraz będę tak mówić dosyć szybko, no ale to nie ma co mówić o skinach i co, no, przechodzimy do miejsca trzeciego, czyli już do podium. A podium zaczynamy od P250 Franklin, czyli skina według mnie, ten skin jest chyba różowy, jest według mnie bardzo ładny, ma takie dolary i niektórym może się nie podobać, bo jak dla mnie jest po prostu prosty i ładny. I taką ciekawostką jest to, że P250 nazywa się Franklin, ponieważ jak wiemy w GTA 5 był taki Franklin, był taki swagger, w ogóle miał dużo hajsu, taki, wiecie, nie, taki ziomek na dzielni z taką reputacją i na dużo hajsu, dlatego chyba tutaj nazwali go Franklin. No i mnie się tak wydaje, może to być nieprawda, ale wszystko na to wskazuje. No, więc zbliżamy się powoli do końca i przechodzimy do miejsca drugiego. A miejsce drugie to P250 Muertos. Według mnie skin ładny, jest to skin różowy, ale kolorystykę ma czerwoną, takie czaszki. Według mnie najładniejszy byłby to skin do P250, gdyby nie skin, który zaraz zobaczycie. Ale miejsce drugie, myślę, że Muertos ma jak najbardziej zasłużone. Jest według mnie bardzo ten skin ładny, jeszcze jakby dodać jakieś czerwone nalepki z Vexed Gaming, czy też z G2, to myślę, że bardzo, albo z Mousesports, też by się ładnie ze sobą pięknie wyglądały te skin i te nalepki. No, także przechodzimy do zwycięskiego skina, no i zapraszam. A zwycięskim skinem dzisiejszego odcinka Top 5 P250 to P250, wow, serio. No, ale w każdym razie jest to skin Mehndi. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, w ogóle tego skina nie wiem przeczytać, tak mi się wydaje. Może dobrze, może źle, no możecie mnie poprawić w każdym bądź razie. No i co? Skin według mnie ładny, jest naprawdę bardzo, bardzo ładny i bez naklejek, prezentuje się wręcz wspaniale. No, skin jest różowy i bardzo, bardzo ładny, bardzo mi się podoba i na pewno gdybym miał te 5-4 euro do zagospodarowania i nie miałbym skina do tego, to jeśli bardzo bym chciał jakiś skin do P250, gdybym nie grał, to na pewno byłby to ten oto skin. Jego koszt w stanie wersji Minimal Wear to 4 euro, dokładnie. Więc to by było na tyle i jeszcze zapraszam na kilka końcowych słówek.
A więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę i komentarz. Aktywność jest bardzo fajna ostatnimi czasy, więc fajnie byłoby pobić rekord albo po prostu mieć tyle samo łapek. Tymczasem ja się z Wami żegnam, to było na tyle. Na razie, cześć, hej, do następnego odcinka.